Co
Ja chcę trochę. Ja zajęcie.
Jesus.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. O jakaż wzniosła chwila dla naszej parafii i dla nas dzieci. Oto witamy zastępcę Boga, wiązanką życzeń i wieńcem kwieci. Witamy szczerą pieśnią radości i niskim hołdem, co serc wypływa, najzacniejszego z wszystkich gości, który u nas przebywa. Arcypasterzu, najdostojniejszy, tyś dzisiaj przybył w nasze podwórze. Jak dobry pasterz, co pilnie spieszy, by błogosławić owieczki swoje. Błogosław Ojcze, niech dzieci małe, co dla Kościoła są życia wiosną, głoszą swym życiem wciąż Bożą chwałą i niech na dobrych ludzi wyrosną. Kierujemy również prośbę, aby ksiądz biskup dokonał poświęcenia nowego tabernakulu daru trzecich klas. Księże biskupie, drogi ojcze, radość przepełnia nasze serca, kiedy gromadzimy się wokół Jezusa Chrystusa, uczestnicząc w Jego bezchwałej ofierze. To Chrystus 10 lat temu bardziej zbliżył się do nas, gdy zamieszkał w tej kaplicy, gdy zapoczątkował wspólnotę parafialną nazwaną Jego imieniem. Przez te wszystkie lata przychodziliśmy tu, na to miejsce, aby słuchać Jego słów, umacniać wiarę i żyć bardziej Ewangelią. Dzisiaj nadszedł dzień. Możemy pójść za Jezusem do nowego kościoła. Cieszymy się, że ksiądz biskup poprowadzi nas do nowej świątyni i pobłogosławi Najświętszym Sakramentem. Prosimy o umocnienie nas w wierze Chrystusowej i przewodniczenie w tej uroczystości. I zanim to nastąpi, chciałabym właśnie podziękować Panu Jezusowi, że ukazał mi w życiu 5 lat temu, ukazał mi swoje miłosierdzie. I bardzo bym prosiła, aby Pan Jezus uchronił Polskę i cały świat, nad którą wisi duże zagrożenie. Musimy właśnie wszyscy ludzie bardzo się modlić do Matki Bożej i przez nią do Pana Jezusa, aby właśnie dopomógł całemu światu, aby to zagrożenie Pan Bóg zatrzymał. Czerwca bieżącego roku upłynie 10 lat, jak ksiądz biskup ordynariusz poświęcił ten plac, poświęcił krzyż na tym placu i tutaj przed 10 laty odprawiła się pierwsza msza święta. Tak bardzo pragnęliśmy wtedy wszyscy, żeby na tym miejscu na zawsze, na stałe zamieszkał Jezus Chrystus. Kamienne bloki, ludzie mieszkający jak gdyby w hotelach. Potrzebny był nam ktoś, kto by nas zjednoczył, kto by nas scementował. Potrzebny był Jezus Chrystus. I dlatego od początku z wielką chęcią i z radością podjęliśmy trud budowania tej kaplicy, miejsca, gdzie mógł zamieszkać ten, który jest Alfą i Omegą, ten, który jest wszystkim, ten, który jest celem naszego życia. Wybudowaliśmy szybko tę kaplicę z wielką radością i zapałem.
i od października 1982 roku na stałe zamieszkał Jezus Chrystus w tabernakul. Tak bardzo życie nasze związało się z tą kaplicą od tego momentu. Nie ma prawie rodziny na naszym osiedlu, gdzie w jakiś sposób szczególny Bóg by nie dotknął Jego miłością na tym miejscu. Ponad 1000 dzieci ochrzczonych w tej kaplicy. Nie ma prawie rodziny, z której by dziecko nie przystąpiło do Komunii Świętej. Z wielu rodzin młodzież przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Każdego roku około 20 par ślubowało sobie tutaj miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Ale też wiele rodzin na tym miejscu pożegnało kogoś bardzo bliskiego, kogo Bóg odwołał z tej ziemi. Tutaj z tego miejsca ponad 200 osób odprowadziliśmy na radomskie cmentarze z nadzieją, że spotkamy się znowu przed obliczem Boga. Na tym miejscu Bóg wiele razy nas rozgrzeszał, pouczał, karmił nas swoim działem. Ta kaplica stała się wszystkim, dla całego naszego osiedla. Przybyliśmy z różnych zakątków Polski, nie znaliśmy się, byliśmy sobie obcy, ale od momentu, kiedy Chrystus tutaj zamieszkał, wszystko zaczęło się zmieniać. Poznaliśmy się, zaczęliśmy się do siebie uśmiechać, czuliśmy się bliscy. Jakże bardzo cieszyło, kiedy raz po raz słyszeliśmy, że znamy się z Kościoła, ze mszy świętej, z budowy tej kaplicy. Cieszyliśmy się bardzo, że Jezus Chrystus nas przybliżył do siebie, że te bloki, które były może początkowo fotelami, to poczuliśmy się tak, jak gdyby jedną rodziną. Wszyscy sobie bliscy, życzliwi, uśmiechający się do siebie. Bliscy Jezusem Chrystusem, Jego Słowem. I wspólnym celem, żeby tutaj budować nową wspólnotę. Wspólnotą, która będzie oddawała chwałę Bogu Najwyższemu. Chociaż pokochaliśmy tę naszą kaplicę, ona jest dla nas wszystkich. I dzisiaj, kiedy wypada nam pożegnać tę kaplicę, pozostanie w naszym sercu wiele miłych przeżyć, głębokich przeżyć religijnych. Bo przecież tutaj, na tym miejscu, dotykaliśmy samego Boga. Bóg dotykał swoją miłością nas. Bardzo się cieszymy, że w tej radości naszej może brać udział ksiądz biskup, kiedy wejdziemy do nowego kościoła, gdzie będziemy mogli dzisiaj tego, który jest celem naszego życia, sensem naszego życia, ten, który nas zjednoczył, który nas zbliżył do siebie, dzisiaj przeniesiemy do nowej świątyni. Prosimy księdza biskupa o odprawienie mszy świętej w naszej intencji, o pobłogosławienie nas i umocnienie nas swoim słowem, by ten Kościół rósł w nas, w naszych sercach. Tym większą mamy radość, że ksiądz biskup, kiedy budowaliśmy tę nową świątynię, ksiądz biskup pomagał nam swoim słowem budować Kościół duchowy w nas. Prowadził misje święte. Pamiętamy doskonale dwa postanowienia z misji. Jedno, że będziemy się wspólnie modlić w naszych rodzinach i drugie postanowienie, że będziemy często przystępować do Komunii Świętej. I chcę powiedzieć księdzu biskupowi, że wiele rodzin pozostało wiernych tym postanowieniom misyjnym. I pamiętamy słowa i bardzo liczną frekwencję w czasie
renowację misji. Kiedy ksiądz biskup chciał nam pogłębić świadomość, czym jest Kościół. Pamiętamy to hasło, wszyscy jesteśmy Kościołem. Ja myślę, że ta wielka rzesza ludzi przychodzących do budowy, z radością mówiących o swojej wspólnocie parafialnej, cieszących się tym miejscem, to chyba jest wyraz zrozumienia, czym jest w Kościół, że my jesteśmy tym Kościołem. Dlatego dzisiaj prosimy na tym nowym etapie drogi naszej wspólnoty parafialnej, nasz ksiądz biskup umości błogosławieństwem i słowem. Z wielką radością staję na tym miejscu, ze wzruszeniem, wspominając właśnie te dwa tygodnie, o których powiedział ksiądz kanonik, kiedy z księdzem Józefem pracowaliśmy tutaj przy budowie świątyni duchowej, budowie człowieka. Bardzo się cieszyliśmy, że razem z budową materialną idzie budowa człowieka. Myśmy tego tu bardzo doświadczali. Budowa człowieka od małego, od dziecka, młodzież i starsi. Budowa wspólnoty. Bardzo się cieszyłem taką liczną grupą ministrantów, młodych, dzieci i mężczyzn dorosłych. Bardzo się cieszyłem znajomymi z pielgrzymki pieszej do Częstochowy. Wasza parafia, niby odległa, była mi zawsze bardzo bliska właśnie poprzez te nasze tu spotkania. I dlatego dzisiaj o tej godzinie wieczorowej z wielką radością do was jechałem i pragnę się z gorliwością za was wszystkich modlić. Właściwie to chciałbym tak tylko wyciągnąć ręce dzisiaj i powiedzieć dwa zdania. Niech będzie Bóg uwielbiony w Najświętszym Sakramencie. I niech będzie Bóg uwielbiony w sakramencie kapłaństwa. Waszych księża. Tych, którzy pracują, którzy pracowali. Bardzo pozdrawiam wszystkich kapłanów tu obecnych, seniorem, księdzem prałatem Lucjanem. Pozdrawiam jeszcze może w drodze, może przybędzie księdza Józefa, z którym tutaj współpracowaliśmy na misjach w renowacji. I niech Bóg będzie uwielbiony w naszej tutaj obecności, w naszej świętej liturgii. I aby był uwielbiony, to uznajmy najpierw naszą grzeszność i ze szczerą skruchą przeprośmy Go za wszystkie przewinienia, abyśmy godnie mogli sprawować najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedokładam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Wielka jest chwała Twoja, Panie Boże Król.
módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata. Spraw, aby całe stworzenie wyswobodzone z niewoli grzechu Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana. Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, nowe Jeruzalem ujrzałem, wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak uwielbienica, zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierć już odtąd nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł siedzący na tronie: oto wszystko czynię nowe. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, jesteście Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament. Ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?
a oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo Pańskie. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A wy za kogo mnie uważacie? Czcigodni bracia kapłani, drogie siostry zakonne, zgromadzeni tutaj wszyscy, parafianie i goście, dorośli, młodzież, dzieci, ofiarne dzieci z trzeciej klasy, które tabernakulum fundowały, wszyscy tu zebrani. Pytanie Jezusowe, postawione w okolicach Cezarei Filipowej, obydwa te pytania nie milkną. Na nowo stawiane są każdemu pokoleniu i każdemu człowiekowi. To pytanie staje już przed dopiero co narodzonym człowiekiem, które rodzice przyniosą do Chrztu Świętego. Oczywiście dziecko wtedy nie może na nie odpowiedzieć. Zastępują go w tym rodzice, rodzice chrzestni. To pytanie staje przed człowiekiem młodym, który prosi o sakrament bierzmowania. Jeszcze bardziej przed człowiekiem, który staje wobec wyboru drogi życiowej. Zwłaszcza gdy wybiera drogę kapłaństwa czy życia zakonnego. To pytanie stanęło przed wami 10 lat temu, kiedy z urodzajnej ziemi gołębiowskiej zaczęły wyrastać domy i bloki, ludzkie mieszkania. Przystąpiliście do budowy kościoła i organizowania życia religijnego w tym osiedlu. To była wasza odpowiedź na to zasadnicze i nigdy nie milknące pytanie. To pytanie, moi drodzy, staje przed narodem polskim w sprawach bardzo zasadniczych i najwyższej wagi. Czy religia ma wejść do szkoły, czy też nie? Czy mamy się oprzeć w życiu narodowym na wartościach chrześcijańskich, czy też je zaprzepaścić? Czy nasze prawodawstwo ma bronić życia, także poczętego, a jeszcze nienarodzonego, czy też może pozwolić na zabijanie tego życia? Czy staniemy pod Chrystusowym Synajem, przyjmiemy Boże przykazania i wypełnimy je? Czy też może zrobimy sobie złotego cielca i Jemu będziemy się kłaniać? Czy wejdziemy w przymierze z Duchem Bożym, Duchem Prawdy, Światłości, Duchem Miłości i Sprawiedliwości Społecznej? Czy też odwrócimy się ku duchowi ciemności, kłamstwa, ku szatanowi? Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Ojciec Święty Jan Paweł II
tak bardzo mocno mówił, kiedy stanął na polskiej ziemi. Żegnając się z nami w Warszawie, ostatnie słowa jego homilii były te. Gdy pierwszy raz nawiedziłem Warszawę w 1979 roku, na Placu Zwycięstwa wypowiedziałem to wezwanie. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Jeszcze raz przypominam Plac Zwycięstwa z 79 roku i wołanie młodego jeszcze wtedy papieża, które dziś chcę powtórzyć, nie na Placu Zwycięstwa, ale w Ogrodzie Łazienkowskim. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej polskiej ziemi, tej europejskiej ziemi, tej całej ziemi. Niech wstąpi duch Twój. Nie przestaję ufać Duchowi Świętemu. Ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło, sam go dokona. Wierzę i ufam. On sam go dokona. Wy mu nie przeszkadzajcie. Współpracujcie z nim. Bo jesteśmy wszyscy powołani, aby stawać się współpracownikami Boga. On dokona wszystkiego, co rozpoczął. W ostatnich tygodniach, kiedy Ojciec Święty, jadąc między szeregami ludzi w Rzymie, na Watykanie, zgromadzonych na audiencję, usłyszał wołanie: Ojcze Święty, ratuj Polskę! Błagał w przemówieniu, błagał nas o żarliwą modlitwę za ojczyznę i za cały naród. To jest właśnie, w tym się wyraża ta odpowiedź nasza: za kogo mnie uważacie? A wy za kogo mnie uważacie? Chyba nikt z nas nie uważa się za bohatera i świętego. Czujemy aż nadto gorycz ludzkiej słabości, piekący wstyd po popełnionym grzechu. Ale są w naszym życiu jasne promienie, jasne dni. Już wspomniałem na początku pierwsze misje parafialne w pięciolecie istnienia waszego. Potem drugie misje przeżywane jako renowacja pierwszych. Wspomnijmy to garnięcie się dorosłych, młodzieży i dzieci. One się tu nie mieściły. Musieliśmy dzieci brać w dwóch grupach, osobno. To garnięcie się na słuchanie Słowa Bożego. Wspomnijmy dzisiejszej nocy, tamtą noc, kiedy też z pochodniami szliśmy od tego krzyża misyjnego do tamtego krzyża na krańcu osiedla. Wspomnijmy komunię świętą rodzinną, jak przychodziliśmy na wybrane godziny całymi rodzinami, małżonkowie z dziećmi, i odnawialiśmy przymierze małżeńskie. Wspomnijmy coroczne pielgrzymowanie na Jasną Górę z tej wspólnoty parafialnej. Wspomnijmy mozolne budowanie kościoła i plebanii pracą społeczną, ofiarowaną pomocą materialną. Wspomnijmy to wszystko. Bo w tym wszystkim jest przynajmniej jakaś cząstka odpowiedzi na zasadnicze pytanie: a wy za kogo mnie uważacie? Oczywiście odpowiedź nie jest jednoznaczna. W życiu naszym są wspaniałe zwycięstwa, ale bywają i klęski. Zwycięstwa dobra i klęski grzechu. Są ludzie też wspaniali i są, powiem, mniej wspaniali. Ale moi drodzy, jest coś bardzo pocieszającego. Jeżeli jeszcze na naszej ziemi kwitną kwiaty i jeżeli wciąż rodzą się nowe dzieci, to znaczy, że Bóg nie zmęczył się człowiekiem.
Jeżeli powstał jeszcze jeden kościół i mam poświęcić jeszcze jedno tabernakulum, które będzie znakiem przymierza Boga z człowiekiem, to znaczy, że Bóg nie zmęczył się człowiekiem, że Bóg chce zamieszkać pośrodku ludzkiego osiedla, bo nie zmęczył się jeszcze człowiekiem. Dlatego, moi drodzy, trzeba nam na nowo oprzeć się o ołtarz i krzyż Jezusowy. Tak jak pisał poeta z czasów straszliwej, ciemnej niewoli narodowej, że ci nasi przodkowie, ci nasi starzy brali karb ducha od twoich ołtarzy. Stąd trzeba nam wciąż brać ten karb ducha z Chrystusowego krzyża i ołtarza. Naszą tu obecnością, jakże liczną przecież, nie tylko w kaplicy, ale cały plac tam przed kaplicą, zajęty przez ludzi. Naszą dzisiejszą nocną procesją, z tym niegasnącym światłem eucharystycznym, my dajemy odpowiedź. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. My mówimy, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Święty Boży. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z małej dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Chrystusa Króla, sędziego czasów i wieczności, prośmy pokornie o łaski potrzebne Kościołowi Świętemu i nam w drodze do nieba. Módlmy się za Ojca Świętego, aby pełen Ducha Bożego odważnie i z miłością kierował Kościołem Chrystusa na ziemi. Naszego arcypasterza Edwarda, biskupów Adama i Stefana, aby cieszyli się gorliwością.
kościoła i parafii, aby za poniesione trudy i ofiary otrzymali obfite błogosławieństwo i łaski. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu obecnych i wszystkich wiernych naszej parafii, abyśmy życiem i pobożnością byli najpiękniejszą ozdobą naszego nowego kościoła. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, któryś jest początkiem i celem wszelkiego stworzenia, przyjmij hołd, który Ci składamy, abyśmy służąc Ci na ziemi zasłużyli sobie cieszyć się z Tobą w niebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, składamy Tobie ofiarę pojednania i pokornie Cię błagamy, aby Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności i pokoju, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Amen.
naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty namaściłeś olejem wesela jednorodzonego Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wiekuistego kapłana i Króla Wszechświata, aby dopełnił tajemnicę odkupienia rodzaju ludzkiego, ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża, jako niepokalaną ofiarę pojednania. I aby, poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu wieczne i powszechne królestwo. Królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Panu zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Kościele Twoim na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Janem Pawłem II, naszym biskupem Edwardem, biskupem odprawiającym Najświętszą Eucharystię Stefanem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Marią, ze świętymi apostołami, ze świętym Kazimierzem, błogosławioną Urszulą, Dziewicą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie puść nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godna, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jak Cię zrozumieć, daję.
się. Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś chlebem dającym życie wieczne. Spraw, abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi Wszechświata i mogli z Nim żyć bez końca w Królestwie Niebieskim, który żyje i króluje na wieki wieków. Teraz pielgrzymce, za tym, który jest drogą, prawdą i życiem, przejdziemy przez nasze osiedla, by Bogu podziękować za Jego królowanie na tym miejscu, za królowanie w naszych rodzinach i za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy od Niego na tym miejscu. Klękniemy, by przywitać Najświętszy Sakrament, a później w procesji pójdziemy poprzez osiedla.
Thank you.
Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus narodzony w dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Spraw, abyśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Wszystkich